Cześć tu! I tato, siemanko, niezłe wdzianko. Wazanko, nie. Minecraftcianko. Witamy was dzisiaj w tajnej bazie u Olusia Ponczusia, który zbudowaliśmy razem z mamusią. Dziś Minecraft Survival, część czwarta, nareszcie. Ja bardzo czekałem, Oluś też, chociaż miał chwilę zwątpienia, bo się tam troszkę na Minecrafta zdenerwował, ale nieważne, będziemy grali razem. Jak wam to się będzie podobało, to piszcie w komentarzach, że tak, chcecie, żebyśmy grali razem, jak nie, to piszcie, niech Olek gra sam, a tatuś tylko komentuje, tak? No dobra, pewnie urodzę się zupełnie w innym miejscu, więc będę musiał dotrzeć do Olka. To trochę zajmie, ale mamy tam punkt widokowy, jak pamiętacie, więc łatwo chyba go znajdę, tylko mam nadzieję, że nie będę za daleko. Jak to bardzo długo zajmie, to możemy zrobić tego odcinek i odcinek się będzie nazywał W poszukiwaniu... Tatusia, albo nie, w poszukiwaniu Olusia. Dobra, sami nie wiemy, co się wydarzy, oglądajcie, lecimy do Minecrafta, gdzie gramy we dwójkę. Niora! Uwaga, jesteśmy... Gdzie? W Minecrafcie, ale bierz joypada, będziesz coś robił, nie będziesz tylko patrzył. Podpowiadaj mi tylko, gdzieś muszę pójść na wysoki poziom, ja żeby znaleźć nasz punkt orientacyjny. A czemu nie chcą tu wskoczyć? Bo tam są liście. Dobra. Okej. To gdzieś tam, gdzie było zimno, za zimowym światem, tak? Dobrze kojarzę, ale nie widzę tego. No co, tata, myślisz, że przejdziesz kilka bloków i już będzie ten słup? No, tak myślałem. No chyba nie. Ale na pewno przez lód szliśmy, bo pamiętam jak... ale lód też jest w tamtym stronę, więc nie wiadomo, czy w tam, czy w tamtym. No nic, no dobra, szukam cię. O, może tam gdzieś. Zobaczymy, czy jak nam szybko pójdzie znalezienie Olusia Ponczusia. Może wyjdź coś, zobacz, kochanie, żebyś zobaczył jakiś coś fajnego, znaczy jakiś punkt taki rozpoznawczy u siebie. Wyjdź u siebie, kochanie, i zobacz, jak wokół ciebie to wygląda. Żebym wiedział, gdzie się kierować. Bo nie możesz mi czegoś wysłać albo coś... Mogę cię tapnąć. To znaczy... To znaczy, co to znaczy, kochanie? Że pojawi się automatycznie. Nie, no chyba nie. Chyba będzie ciekawie, jak będę cię szukał, nie, Olusiu? No właśnie, nie wiem. O, czekaj, tam jest wioska, w której byliśmy chyba. A to pójdź tam. Tak? Tak myślisz? To jest ta? Wejdź do tego domku, jak tam będą puste skrzynki, to wiadomo, że... Co mnie atakuje? To wejdź stamtąd, żebyś przypadkiem nie zginął. Dobra. Napiszcie w komentarzu, tak jak mówiłem na początku, czy chcecie, żebyśmy grali razem, czy Olusz ma grać sam. Ja mam tylko komentować, nie ma po prostu doszkalać. Wejdź stąd, bo tutaj cię atakują, ale i coś, kochanie, może zrób. Powiedziałeś, żeby stąd wyjść. No ale wyjść na zewnątrz, a nie no, siedzieć w jaskini. A, bo ci nie powiedziałem takiego punktu orientacyjnego. Orientacyjnego. W sensie takiego, to jest charakterystyczny. Jest taka rzeka wokół. Wokół jest rzeka. Wokół jest rzeka, no tutaj teraz, ja nie wiem, czy to rzeka, czy ocean. To jest w tym domku nic nie było. Nie ma skrzynki. Tu też nie ma. W sensie, jak będzie skrzynka, to sprawdź. Dobra, tylko teraz gdzie ja mam iść? No, chyba tam. Nie tam. Gdzie tam? No to wioski. Idź dalej tam. Tam, na... tam no tak. Pamiętam, na górze ty znalazłeś coś, nie? I tutaj Goluma pokonałeś, tak? To było tu? Golema. Goluma to pokonałem. To jest żelazny golem. I tam dzięki niemu mieliśmy... A to nie jest wtedy, co się nam nie nagrało? A wilki będą mnie atakować? Jak je uderzysz, ale ich nie uderzaj. Jak je uderzysz. Opa, mały widzę. Mały widzę, ale nie widzę domków.
chciałby zagadać. Tu studnia. O, no idę, kochanie, no szukam. Byliśmy tutaj. Tylko zaraz, to... Widzisz, tutaj jest płota, jak to się nie dzieje. Mhm. Chodźcie sobie tutaj, ja. O, jest skrzynka. No, coś będzie w skrzynce. Nie, czyli tu byliśmy na pewno. No dobra, czyli w dobrym kierunku się idziemy, tak? My potem poszliśmy tam na górę i szliśmy w tamtym. Ale gdzie tam na górę? No, idź prosto. Ale ty, Olusiu, coś rób swoim. Idź, no, wyjdź, idź do tego punktu. Aha, chcesz mi pomagać. No dobra, ale myślałem, że coś będziesz robił w tym czasie, jak ja będę cię szukał. Nie, no tutaj stąd przyszedłem. Nie, tego domku nie wchodziło. I to na ten punkt orientacyjny się nie powinno schodzić. Dlaczego? Bo się nie, to ja drabinką wchodzimy. No i? A drabinką, jak źle klikniesz gałkę, spadniesz i się... Ale tam jest woda, to nic się nie stanie. Ale nie, drabinka, drabinka nie jest od strony wody. Drabinka jest no to trzeba zrobić drabinkę od strony wody. Domek. Nie, to cały czas chodzę po tym celu? Nie. R2. O, pieczywko. Nie, czy to pieczywko to ja już mam. To jest mój. Tak? No pieczywko tu jest. To jest mój ekwipunek, żeby tak. Ja... Dobra. To nie jest pieczywko, to jest ziemniak. A, ziemniak, przepraszam, a wygląda jak chleb. Dobra, powiedz mi, gdzie mam iść, bo się troszkę motam. Czekaj, weź to do łapki. Co wziąć? To? Nie, to drugie. Ziemniaka? No widzisz, wygląda jak ziemniak. No i wygląda jak chleb, przynajmniej z tej perspektywy. Ziemniaka. A ta lubi ziemniaki. O, lubię. Robią wrażenie. Zniszczył z sobą blok. Na sobą? No. A, widzicie. Kwadratowe słońce. Idź w stronę słońca. Na pewno tu nie szedłem, to wiem. Nie szedliśmy już. Nie szliśmy. Szliśmy w stronę kobla. A tam nie. A nie. Co? Jak tata, jak tak szybko biegniesz, to ciągnę skacz, bo wtedy ci się nie będziesz skakał się. Czyli mam iść w drugą stronę. Skacz. No do... Jak szybko. O, a to nie jest, no nie, to nie jest teraz. Uwaga. Jest, widzę punkt widokowy, zobacz, tam jest. Tak jest, dochodzę do ciebie, no to wychodź może już. No ja wyjdę, jak będzie blisko. A czemu? Zjedzę chleb, poczekaj. Ty, bo się ściemnia chyba. No to szybko dać. Szybko, szybko. Na szczęście, tata, mamy dwa łóżka tutaj. Dobra, jestem, zobacz jak blisko. Gdzie mam iść? No to idź do punktu widokowego. Do punktu! Czy mam iść do jaskini? Ale w jaskini są kościotrupy, a ja nie mam broni. Dobra, ja lecę. Tu było łóżko. No to nie idź tutaj, tu nie ma łóżka, tam. Na górze łóżko dałeś! Idź. Na górze łóżko. Nie wchodź tam, tam idź. A miałeś na mnie nie krzyczeć. A gdzie tu? No do tej jaskini byłem, tak. Dobra. A, tu jesteś, poczekaj, bo ja nie wiem jak teraz wejść. No tata, daj. Już możesz. Chodź. Dobra, idę. Juuu! Piona! Gdzie jest łóżko? Dawaj łóżko, piona! Ja śpię na swoim. Dobra, a ty moje zabrałeś, mówiłem nie zabieraj mojego łóżka. Połóż mi łóżko. Tutaj. Dobra, łóżko ja sobie wezmę. No rzucaj. Dobra, ja się kładę. Śpi. I ty też śpi. Tak jest, myślę, że
To dzisiejszy taki krótszy odcineczek. Udało mi się dojść do Olusia Ponczusia. Nie zajęło to tak wiele, prawda? Zabiję cię. Nie! O Boże, nie wolno. Tatek chce zabić. Nie wolno. Piszcie w komentarzach, co teraz mamy razem zrobić, gdzie... Olek. Już nie będę. Trochę ciężko się steruje tym. No to... Oddałem ci. Dam ci chlebek. Oddaj mi chlebek. Jeszcze zjem. Albo nie, tata, ty wiesz, że lubisz ziemniaki, tak? No daj mi ziemniaki. Ziemniaki. Bo ja mam 30. A nie masz jakiejś broni mi dać albo coś? Dobra, wracając. Piszcie w komentarzach, co mamy teraz zrobić, gdzie iść, bo myślę, że teraz gdzieś razem pójdziemy i może zbudujemy jakąś nową bazę, taką większą. Właśnie ja bym planował na ten kolejny odcinek no. Minecrafta nie pójść nigdzie, chyba że będą potrzebne materiały jakieś zbudować sobie. A fajnego Monskina? Bardzo fajnego. A jeżeli pytacie, dlaczego jestem jako Tobiasz Lee, bo gram na koncie Tobiaszka, czyli brata Olusia, tak? Tak. Nie, najwyżej zmienię nick później. Dobra, to lecimy, to na tyle. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczonka. Pa, pa, trzymajcie się, nara, hej!